Bełchatowska drużyna naciskała na rywali od pierwszego gwizdka sędziego. Przez długi czas nie potrafiła jednak zakończyć akcji skutecznym strzałem, po którym piłka przeleciałaby przez linię bramkową rywali. Pierwszą połowę spotkania zamknął bezbramkowy remis, ale wznowienie gry po przerwie szybko przyniosło brunatnym upragnionego gola. Strzelił go Dawid Flaszka po podaniu Agwana Papikiana. W 60. minucie był już remis, a Kamila Bruchheisera pokonał Krystian Pieczara, wychowanek bełchatowskiego klubu. Im bliżej końca, tym coraz mocniej musieli bronić się gospodarze. Mimo to nadal na tablicy wyników widniał remis. Gdy wydawało się, że drużyny podzielą się punktami, w końcówce doliczonego czasu gry w polu karnym Polonii faulowany był Marcin Grolik. Do jedenastki podszedł kapitan PGKS-u Patryk Rachwał, który celnym strzałem pokonał bramkarza przyjezdnych i dał swojej ekipie ważną wygraną. Dzięki kompletowi punktu wywalczonemu w tym spotkaniu PGKS zanotował znaczny skok w górę tabeli. Z otwierającego strefę spadkową 15 miejsca brunatni awansowali na 11 pozycję. Ciężko dobrać tu jakieś słowa na temat tego meczu i tego, co się stało w końcówce, w jaki sposób ten mecz przegraliśmy. Bo szczerze sobie trzeba powiedzieć, że przegraliśmy ten mecz na własne życzenie. Drużyna GKS-u nie była w stanie sama strzelić bramki nam w tym meczu, więc to my sami im pomogliśmy i sami sobie strzeliliśmy te bramki. Pierwsza bramka kuriozum, ale trzeba tu powiedzieć, że wróciliśmy z powrotem do meczu, wyrównaliśmy. Dominowaliśmy na boisku i zamiast zremisować ten mecz, znowu na własne życzenie straciliśmy bramkę. Ostatnia minuta, karny, 2-1 dla Bełchatowa. Naprawdę ciężko w jakiś sposób wyrazić tutaj to słowami, co się stało. Nie ulega wątpliwości, że to jest piąta kolejna bramka, jaką sobie sami strzeliliśmy. Tak nie można zachowywać się w sytuacji, w jakiej jesteśmy. To drużyna musi zrozumieć i musi jak najszybciej podnieść się po tej klęsce, bo przed nami bardzo trudne mecze. Następny mecz jest o 6 punktów i trzeba wszystko zrobić, żeby ten mecz rozstrzygnąć na własną korzyść. Ja może troszeczkę inaczej ten mecz skomentuję niż Igor. Zagraliśmy, uważam, dobre spotkanie. Chciałbym, żebyśmy takie mecze tutaj, nie tylko tutaj, ale oczywiście na wyjazdach rozgrywali, bo kilka naprawdę akcji i w pierwszej, przede wszystkim w drugiej połowie było dynamicznych, takich, nie ukrywam, nad takimi rzeczami pracujemy od początku mojego przyjścia. Wiem, że chciałbym, ale to wiemy, że tą pracę główną wykonują zawodnicy, nie zawsze się tak układa, ale mówię, nic nie będziemy zmieniać, będziemy dalej tak pracować. Jeśli będziemy w to wierzyć wszyscy razem, to na pewno będziemy mieli dużo, dużo radości wspólnie, bo wiemy, jak tutaj 2 tygodnie temu ja się czułem, wszyscy się czuli po porażce na swoim boisku. Dzisiaj wygrywamy tutaj, co była mała pomyłka, ale właśnie niestety, wiem, że to już historia, ale nas bardzo bolała i mówię, dzisiaj cieszymy się, ale na pewno bardzo, bardzo krótko. Polonia oczywiście stworzyła sobie też sytuację, natomiast one nie były zakończone do końca uderzeniem do bramki. Nasze były, Papikiana, Flaszki dwa razy i mówię, brakowało kropki na D przy wyniku 1-0. Bramki padają z błędów i dlatego graliśmy dzisiaj, staraliśmy się grać wysokim pressingiem, bo Polonia, tutaj Igor powiedział, robi błędy w obronie i dlatego wykorzystaliśmy przy pierwszej bramce. Cieszy debiut Marcina Ryszki, myślę, że dzisiaj pokazał zawodnikom, myślę, że też Polonii ze środka pola, że w debiucie można być takim wyróżniającym się zawodnikiem.
to cieszy. Mamy dużo zawodników młodych, to co gdzieś tam jest powtarzane. Ja dzisiaj mówię, bo dwa dni temu, czy wczoraj miałem też takie pytanie od jednego z dziennikarzy. Ale z drugiej strony, no tak samo, no, usprawiedliwiamy oczywiście, bo po zwycięstwie można bardziej usprawiedliwić Kamila, że takie błędy się zdarzają. Oczywiście chciałbym, żeby było ich najmniej, ale mówię, zdarzają się, ale najważniejsze jest zwycięstwo i tutaj mówię, nie będziemy robić tragedii, że Kamil popełnił taki no, prosty błąd techniczny. Nie kosztowało to nas na szczęście, mówię, straty punktów, bo to na pewno by zupełnie w innej atmosferze i pewnie co innego bym dzisiaj mówił. Bardzo ważne punkty, z dobrym przeciwnikiem, to się liczy, ale mówię, już po tej konferencji zamykamy, mamy w głowach Olimpię Elbląg. Różnice dzielące drużyny w tym rejonie zestawienia są jednak niewielkie i jedna kolejka może znacznie zmienić wygląd tabeli piłkarskiej drugiej ligi. Na kolejny mecz bełchatowscy piłkarze wybiorą się do Elbląga, gdzie 1 kwietnia zmierzą się z Olimpią.